Zazwyczaj oczywiście chwalimy go za snajperki, ale w tej sytuacji miał ten lepszy pistolet. Jeszcze poobijany mocno Robin, także głowa została urwana teraz. Shox jeszcze mar. Chyba delikatny problem komunikacyjny, bo arcyważny. Czy zdąży, czy nie zdąży? Robin chyba padnie. Robin się odwraca, znaczy jednak reaguje bardzo sprawnie na blisko. Jeszcze fraga dokłada Kylar. Wiemy, że on jest naprawdę rewelacyjny z tych pistoletów. Realny na blisko. Bardzo bezpiecznie. Jeszcze walczy. Walczy, szuka. Ale nawet mając tego defa będzie trudno. Tym bardziej, że Snatchy w rundzie pistoletowej obserwowaliśmy ostatnie jego zagrywki. Teraz próba podejścia. Innocent rozpoczyna. Teraz gramy bardzo agresywnie, ale Shox. Kapitalny moment od niego. Trzy fragi zgarnięte. Sytuacja 2-1. Grają ze sobą od dawna, także komunikacja teraz wchodzi na serwer. Obejście na stronę rampy. No, Rallen strzelecko zawiódł, ale chyba Snatchy wszystko kontroluje. Teraz ten smoke wrócony. Próba skanowania, ale czasu jest naprawdę bardzo mało. Przypominam, że nie ma defa i Snatchy na czas baituje, bawi się z rywalem, wie. Po jednej stronie, a potem był problem. Tylko teraz na plus jest to, że my gramy po stronie Terro, a właśnie ostatnio to Terro było kłopotliwe. Teraz bardzo ciekawy spray od Shoxa. Musi uważać. Dla niego timing bardzo ważny. Snatchy sprawdza, sprawdza. Ucieka rywal. Snatchy zauważył. On jest tym gwarantem. Po prostu. I zostaje tylko Mar. Z drugiej strony oczywiście Mar. Czy Rallen go usłyszy, czy też nie? Przełączmy się na Mara, ale Rallen się wcelował. Dostał chyba informację od kogoś, że może być rotacja i Rallen walczy z Marem. Nate jest po raz kolejny genialny. Chociaż Rallen problemy. Rallen trzeba to skończyć. Strzelecko. Strzelecko jednak. Mar ogrywa ten duet w okolicach Smoka. Innocent przebija przez tego Smołczana, ale tym razem jednak ciekawa kontra od rywala. Teraz jeszcze próba, żeby Amarquez schował się gdzieś w okolicy tego Smoka. Zdążył. Także tym razem pochwalę snajpera formacji, ale co on zrobił? Smoke pod nogami Kriza i jeszcze Snatchy jest wcelowany. Jak tego fraga zgarnie, to bije brawo. Demo, paczkę podkłada. Kriz wychyla się z tego Smoka. Snatchy patrzy, zerka, ale jednak tym razem Kriz i blisko, ale Demo wytrzymuje. Jak trzeba. Teraz jeszcze Kriz. Fraga łapie w kierunku Innocenta pod mniejszym BS-em. Schody są teraz atakowane przez nasz właśnie atak. Tutaj Kylar jako pierwszy. On wyznacza trendy pod tym BS-em, ale falak niewygodny. Kriz mimo tego, że wskakuje na boksy i tak się pali. I to ustawienie teraz bardzo niestandardowe po stronie Finest. Jeden taki genialny flash zniszczy tą ustawkę, ale radzi sobie. Tym razem radzi sobie właśnie. A w Snatchy powinien być wcelowany. Snatchy jest zawsze gotowy. I czy ten palak trafiony? Owszem! Także Mar wykurzony, ale Snatchy tym razem wychyla. Rallen refraguje i zostaje tylko dwóch po stronie Finest. To jest Kriz oraz Shox. Jeżeli chodzi o Shoxa, on już blisko środka. Kriz podejdzie jednak od strony właśnie gniazda. Paczka nie jest podłożona, ale jest smoke. Czy ten smoke będzie dobry? No jednak smoke nie jest aż tak fantastyczny, bo rywale na blisko przygotowani. Kriz tego fraga łapie i ostatni żywy demo. Także jego perspektywa teraz jest w naszym ekranie. Kapitalnie demo, 14 HP, chyba wie, zauważył demo, jak on to zrobił! Wracamy do meczu, mapa de Vertigo, 12-3 prowadzimy. Do tego momentu to był mecz kontrolowany i świetnie rozgrywany. Innocent, Innocent pesteczki teraz zaprezentował na światowym poziomie. Mówiłem o Zaju, ale to był Zaju Innocent. I mamy sytuację fantastyczną, tylko dwóch graczy po stronie Finest. Co prawda próbują zająć bombsite mniejszy i chyba nawet paczka będzie podłożona, ale mamy rotację bardzo blisko. Także dojazd od tych dwóch pistoletów, ale to się udać totalnie nie może. Teraz zmienia swoje położenie od drugiej strony i będzie wejście pod bombsite A. Ale my reagujemy, reagujemy na rampie, będzie sprawdzenie. Rallen wróci jeszcze flash, ale czemu flash leci na rękaw? Czemu flash leci na rękaw, skoro sprawdzamy rampę? Zdecydowanie to był problem komunikacyjny. Tutaj bez dwóch zdań, nie musimy chyba ruszać tego tematu. Gracze się po prostu nie dogadali. Kylar, czy to się może udać? To jest perspektywa Kylara. To jest perspektywa Kylara, ale przepuścił, przepuścił dwóch! I niestety, ale trzeciego nie zgarnął. No wyszło niestety, ale bardzo źle. Potencjał był gigantyczny, ale efekt był tragiczny. Chyba po raz pierwszy formacja Finest spróbuje takiej opcji. Także demo. Ile może ugrać z tej pozycji? Raz, demo, dwa, dokładnie tak, zrobić coś jeszcze dokładnie. Ale on ma formę z USP. Czy to będzie ace? Ostatni gracz ledwo się trzyma. Robin 2 HP. Demo poczuł teraz demona w sobie. Gdzie oni chcą teraz zmierzać? Czy to będzie właśnie środek i bombsite mniejszy, czy może jednak
Wybiorą sobie bombsite A. Okej. Także proszę bardzo. Bombsite. No właśnie, który? No to jest 10 sekund, panowie. Trzeba wchodzić. Ale tutaj mamy ustawkę, proszę bardzo. I Innocent jeszcze wysadził. I na bombsite demo. Jak na razie trzyma się tej decyzji. Bombsite A. To jest ich cel. Są bardzo blisko. Ale co mogą zrobić, żeby paczkę podłożyć? Upada w tym momencie Anarkes i ostatni żywy Robin. Sytuacja 1 na 3. To może być koniec mapy The Vertigo. Jeszcze tym palakiem sprzedaje swoje położenie. Snatchy ledwo się trzyma. I kto to skończy? Może Snatchy, może Innocent, chociaż Robin pokazuje teraz gigantycznego skilla. I czy demo to skończy? Jest tak dobrze ustawiony, że tak to się musiało właśnie zakończyć. 16 do 8. My oczywiście po stronie defensywnej, Snatchy po genialnym fleszyku walczą jeszcze jednego fraga, ale tym razem jednak brakowało. Brakowało gdzieś tej precyzji piksel w piksel i to rywal wychodzi z tej pierwszej wymiany lepiej, ale ja bym powiedział, że jest i tak spoko. Mamy naprawdę dobre pozycje. Killar gotowy jest przy traku. Świetnie, świetnie i to można jeszcze poprawić. Tam przegrywali w linii. Rale na szczęście włączył się do tej imprezy. Teraz jeszcze jedna pestka w kierunku Robina i zostaje Shox. Jeden na jednego z demo. Shox ma punktów 19, więc w teorii, jak demo to dobrze ogarnie czasowo, to rywal może być bez szansy. Słyszał, ma informację demo. Rotacja, jak na razie właśnie pod rampę i wie idealnie. Jeszcze do tego Shox, tak. Killar przy tym smoku, Snatchy sprawdza i świetnie, świetnie to się udało. Teraz Killar się odpala, ale to był piękny bejcik. Killar powalczył, Shox podchodzi i Snatchy tego drugiego fraga oczywiście zabezpieczył, więc mało czasu dla ekipy Finest. Teraz będzie chyba akcja przy midzie. Szkoda, co tu się wydarzyło? Rallen pada jako pierwszy i Innocent jako drugi nie zgarnia nawet jednego trafienia. I ta runda, niestety szanowni państwo, totalnie nam się posypała. Zająć lepszą pozycję dla siebie. Ale kibicujemy, kibicujemy demo, ale po zmianie stron zdecydowanie poprawił swoją grę. Demo, genialna pozycja, genialna pozycja! Jak on to zrobił, że rywale nawet nie zareagowali? Pełny pasek zdrowia, smog wrócony i co najciekawsze, tam leży paka i demo taką rundę jak na razie ratuje. Ale niestety rotacja jest tak daleko. Innocent i Snatchy dopiero idą od respa Terro i od środka. Taki potencjał, żeby rundę uratować. Demo wręcz genialnie. A teraz może być kłopot, żeby timingowo to jakoś zgrać. Innocent próbuje podejść. Nie, nie, nie. To się udać nie mogło. Anarkes. Dramat też zawsze jest w CS-ie. W każdym turnieju, w każdym meczu zawsze jest jakiś dramat, także jak najbardziej spoko. Teraz Snatchy. Zachowana snajpereczka. Chciałem dwie snajperki, mam dwie snajperki, ale nasze oczy jak zawsze mogą podziwiać tego mocarnego snajpera na polskiej scenie, który reprezentował czy formację Virtus Pro, czy ekipę AGO, czy wcześniej Inet Cox, a teraz właśnie Anonymous Esports. Rallen zgarnia informacje o paczce, zamyka całkowicie to ustawienie. Ani od środka, idealnie Snatchy jest wcelowany. Snatchy zauważył rywala, oczywiście, że trafił. To jest chyba jedna z ulubionych pozycji dla każdego snajpera na D2. Mamy przewagę, sytuacja 4 na 3, bomba jednak jest plantowana przy standardzie. Snatchy jeszcze szuka i znajduje, jak to Snatchy, jako ostatni Robin. Sytuacja 1 na 2, niezła pozycja, on jeszcze próbuje się schować. Oj, kłopot, kłopot, ale jest killer! No to tutaj będzie cały czas gotowy demo. Jak dobrze widzę, to Rallen ma flesza i czekamy na tego flesza. Flash leci i moment demo. Czekamy, demo wychyla, wszyscy mają biało. Demo znowu to robi! Tak jak na Vertigo, tak teraz na Daście. Na przykład na poziomie właśnie SLMP lub SA Premier po stronie defensywnej. Teraz świetny strzał od Shoxa. Trzeba mu to oddać. I znowu test demo. Podobna pozycja jak wcześniej. Makałacha. Słyszę oczywiście swojego rywala. Niestety tym razem zawodzi. I jak można czasem chwalić, tak chwalimy. Ale to się wszystko w tej sytuacji posypało. I odpuszczamy mniejszy bombsite. Tylko gdzie ta paczka
będzie zmierzała. O, Ralen, jak to pięknie wpada i mamy informację. Tylko czy ktoś zdąży złapać Mara, on ten bombsite zajmuje. Ale widzimy, mamy kontakt z Marem. To jest sytuacja 3-3, demo kapitalnie. Ralen fraga dokłada i killar na blisko. Ralen, co tu się może zaraz wydarzyć? Ralen, on wyciąga teraz tego digla. Przygotowany snatch, ale on oślepiony. Kiedy Ralen z tego smoka wyjdzie? Teraz, teraz Ralen, raz. Ralen nie trafia jednak drugiego strzału, sytuacja 4-3, 4-2, killar dwukrotnie i posypała nam się teraz ta próba pod bombsite'em A. Jeżeli chodzi o formację Finest, ostatni żywy to jest Mar. On wie co się dzieje, strzela naprawdę genialnie. 1-2, demo oraz killar, to jest dwójkowe podejście od strony Gali. Co tu się wydarzyło? Mar, czy on to uratuje? Mar na killara, ale killar na kłopoty, tak jak demo na Vertigo. Tutaj ustawiony jest Shox, timingowo to się dobrze układa, teraz Shox może być złapany, ale jednak Shox nie zostaje złapany, to on łapie! I to trzy głowy, killar, Ralen i Snatchy. Aimowa bestia teraz odpaliła się właśnie na platformie. 5-5, paczka leży i my mamy naprawdę niezłe pozycje. Gdyby tylko poleciał Magik, gdyby tylko poleciał Magik na galę, leci jeden, leci drugi flash. Czy będzie eliminacja? Teraz ten flash oślepia Innocenta, szkoda, ale jednak jest Snatchy, Robin jednak bardzo szybko to reperuje. Ralen, Innocent, Snatchy i na zakończenie został demo Alon, bardzo szybko pokonany. Dawno nie robiliśmy, to jest zajęcie mida, to mi się podoba. To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Snatchy, Ralen po eliminacji, jeszcze raz Snatchy, nie tym razem, to Ralen dokłada fraga. Co się teraz wydarzyło? Najbardziej zdominowane wejście w rundę po stronie Terro. Ralen przy BS-ie zauważy chyba za chwilę nogi. Powinna być łatwa eliminacja. Mar upada bez większego trudu, także jest jak najbardziej ok. Teraz przełączmy się na Innocenta. On ma paczkę i musi jakoś dostać się do BS-a, pakę podłożyć i wtedy ewentualnie musimy się ustawić. Innocent jeszcze łapie gracza na midzie i proszę, to jest, tak, jest smoke, jest paczka przerzucona. I to wyszło idealnie. Teraz palak w kierunku właśnie BS-a. Ten palak dobrze dorzucony. Także będzie skoczek, będzie skoczek. Bawi się właśnie w taką zagrywkę snajper formacji Finest. Jeszcze nade dorzucony od Ralena. Mamy sytuację 2-2. Shox od Gali. Anarchist od strony właśnie Respa CT. Pierwsze starcie podejmuje Ralen. Innocent schowany. Chyba widział go Anarchist, ale Innocent daje radę. I tylko Shox. On nawet defa nie ma. Teraz próbuje szybko podejść do BS-a. Panikuje Shox! Co za runda! Znaczy jednak oberwał teraz chyba nade'em w kierunku mida. Killar, jaka agresja od niego. I teraz timing, czy on będzie szczęśliwy? Niestety nie. Killar chciał to sprawdzić, ale Shox go wyczekał. Robin fraga dokłada. I temat nam się zdecydowanie pogorszył. Tylko duet Snatchy i Innocent. Jak to wygląda? Snatchy szuka fraga nawet na plecach. Udało się to zabezpieczyć, ale Innocent pada i koniec. Koniec mapy wybranej przez formację właśnie Finest. Ale ustawienie. Ustawienie chociaż nie, no Snatchy jednak dostał się i to będzie koska. Dokładnie tak. Frag zgarnięty. Emeczka podniesiona i teraz robimy pełny split do tego większego BS-a. Niestety, ale tak szybko jak ta M-ka była zgarnięta, tak ta M4-ka się pożegnała. I to się sypie jak w kalejdoskopie. Akurat my nie mamy takiej ochoty, żeby podchodzić. Pozycja Innocenta jest fantastyczna, ale świetnie teraz ubezpieczają się gracze właśnie pod tym BS-em. Ale nie mamy cały czas paki. Killar zauważony, bomba zauważona. Ktoś jak najszybciej musi pomóc przy bombsite. Demo, bardzo ładna reakcja, ale paka leży! Paka leży i czasu będzie brakowało! 13, 12, jak najszybciej panowie, jak najszybciej! Ale Mar z drugiej strony chyba to odetnie. Innocent jak nie podłoży, zdążył! I to oznacza, że demo jeszcze ma szansę. Ale jak to mówię, to Robin się wychyla. I czy zauważył? Czy zauważył? To jest bardzo ważne. Chris widzi, widzi wszystko. I znowu to trwa po prostu za długo. Ostatni Snatchy, przebojowy snajper, który zmienił swoje życie, jeżeli chodzi o przygodę z Counter-Strike'em. Czy udowodni teraz wartość? Oczywiście z kałacha. Snatchy genialnie! Tak to właśnie wygląda! Odbił się, wrócił i spalił tego, który tego palaka właśnie podłożył. Demo jednak, świetny skrót, także o ile w rundzie pistoletowej
był kłopot, tak w tej kapitalnie demo, do tego jeszcze Realen nawiązuje kontakt z Robinem i przewaga jest zgarnięta. 4-3. Jeszcze Realen walczy na blisko, pobijał kolejnego gracza, ma 47 HP, ale pozycja Innocenta, to musi się udać. Innocent, tak, paka nie jest podłożona i Anarkes zostaje w sytuacji 1-3. Ma informacje, ale taki dojazd. Demo cały czas skraca. Shox bokiem, ale jednak brakło tych centymetrów. Shox się budzi. Znaczy sprawdza okno. Sytuacja 2-2. Robin 14 HP. Shox 56. Paczka jednak przy BS-ie. I Robin na blisko. Znaczy genialnie. Ostatni żyjący to jest Shox. On zdaje sobie sprawę z tego, że to może być trudna runda do ugrania. Znaczy momentami. Ma takie przebłyski talentu i agresji i możemy nie pozwolić właśnie, żeby cokolwiek fajne tutaj zgarnęło. Znaczy, chyba jednak akurat timingowo wcelował się w drugie miejsce. Szkoda, bo Shox to idealnie wykorzystuje. Jest eliminacja zgarnięta właśnie przy tikecie. Realen też oddaje swoje życie. No i Shox bierze odpowiedzialność teraz za krycie tej pozycji. Demo nie daje rady i zostaje z tamtej strony Innocent. On przy flashu. Bardzo ładna reakcja teraz, mimo tego, że tam poleciał oślepiający. Jeszcze Neji pod Mara, ale Mar prawie 100 punktów zdrowia, 2-2 i nosem. No, problem i to się kończy. Jedno wychylenie z rampy i pozamiatane. Stanji upadł, potem przechlapany. I teraz, jaki jest efekt, jak nikt nie kryje kontaktowo rampy? Shox powtarza zagranie z poprzedniej rundy. Dwa fragi, i killer, i nosem. I my za momencik chyba będziemy broń chować. Przygotowani teraz rywale, żeby zagrać szybko i sprawnie pod większy bombsite. Tutaj chowa się killer. To jest ta chwila, to jest ten moment. Killer niestety. Tylko jedna eliminacja, ale wcześniej fraguje również Snatchy. 3-3. Demo skrócił oczywiście piwnicę. On wejdzie teraz od pleców. Czy ktoś to sprawdzi? Mar sprawdza. Niestety Mar! Kapitalna reakcja. Upada demo 2-2. I co się teraz dzieje? Anarkes odcina Innocenta. I tylko Snatchy. Jego plusem, wspaniała pozycja. Minusem czy plusem? Uwaga, na plecach rywal. Ale Mar to słyszał. Katastrofa, jeżeli chodzi o informacje. I to jest 13 punkt. 27 runda. Killer tym razem próba, żeby skontrować tego smoka na blisko rampy. I wydaje się, że trafi. Pięknie Killer. Tym razem się udało, także... Ale nie wierzę w to. Przeskanował smoka Killer. Chris strzela sobie randomowo w ciemno smoka i ostatnią pestką, jak cofa, Killer dostaje w głowę. Counter Strike'owe rewolucje. Nie skacz demo, nie testuj znowu snajpera. Nie ma co. Realen chyba teraz próbuje to skontrolować swoim stylem. Drugie tempo wychylenie. Znaczy do tego dokłada fraga na Shoxie. No i Realen o jedno wychylenie za dużo. Jest teraz prowokowany tym smokiem Innocent. Innocent nie pykło. I to jest mało powiedziane. No to było... No nieważne. Nie będę mówił. Na szczęście demo został. Tylko, że paka jest podłożona. Ale okej. Uspokoiłem się, bo chyba mamy tyle czasu, żeby to po prostu bezpiecznie rozbroić. No szanowni państwo, trochę ze smutkiem, ale trzeba to powiedzieć otwarcie i po męsku. Robiliśmy wszystko, żeby to Finest wygrało taką rundę i paka jest przy domku i nosem za smokiem. To będzie bardzo gorące. Realen rozpoczyna fragowanie w pokoju drabinkowym. Teraz jeszcze po fleszu będzie próba dojechania właśnie Realena i faktycznie fraga zgarnia, nie daje rady demo. Demo tym razem timingowo nadziewa się na Mara, który zdążył zareagować. I tak to wygląda. Killer upada, wszystkie starcia indywidualne przegrywamy. I Innocent ostatnim żywym graczem, jeżeli chodzi o naszą formację. Zostaje wiara, zostaje doświadczenie i skill. Ale trzech rywali do pokonania i taka pozycja Mara.